Czy wyobrażacie sobie BMW bez linii charakterystycznych rekinów albo Mercedesa bez legendarnej pagody czy modeli serii W114, W115? No właśnie. Te kształty na dziesięciolecia określiły język stylistyczny tych marek. Prawdziwe ikony motoryzacji stworzone przez Paula Braca. Paul Brac, choć jest Francuzem, a nie Włochem, to jednak jego dorobek stylistyczny plasuje go na motoryzacyjnym olimpie, a największe osiągnięcia mu przypisywane przypadają na lata 60. i 70. XX wieku. W okresie, gdy pracował dla Mercedesa, a później dla BMW. Urodził się 13 grudnia 1933 roku w południowej Francji, w Bordeaux. Paul od dziecka interesował się luksusowymi samochodami, które mógł podziwiać w ilustrowanych magazynach, przebywając u swej matki chrzestnej, która była projektantką mody. Jego pasja zdeterminowała go do dalszej edukacji w tym kierunku. W 1950 roku rozpoczął naukę w École Buell, gdzie studiował rzeźbę w drewnie. Jednocześnie odbywał kurs korespondencyjny budowy nadwozi samochodowych. Po zakończeniu edukacji rozpoczął pracę w studiu Philippe Charbonneau jako asystent. Tam pracował m.in. przy nadwoziu dla hiszpańskiego sportowego samochodu Pegaso, a także brał udział w projektowaniu opartej na Citroenie limuzyny dla prezydenta Francji. Jesienią 1954 roku jego kariera została przerwana przez powołanie do służby wojskowej, którą odbywał w Niemczech, konkretnie we francuskiej bazie lotniczej w Lahr. Jako ciekawostkę warto tu dodać, że jest to rodzinna miejscowość Feliksa Wankla, twórcy silnika z wirującym tłokiem. Pobyt w wojsku nie zatrzymał jednak rozwoju kariery. Młody Francuz służbę w Lahr potraktował jako szansę, a nie przeszkodę. Podczas pobytu w Niemczech udało mu się skontaktować z Karlem Wiltwertem, szefem działu budowy nadwozi w Mercedesie. Ten, obejrzawszy pracę Braca, z miejsca zdecydował się zatrudnić Francuza, mimo iż musiał czekać, aż ten zakończy służbę wojskową. Tak w 1957 roku rozpoczęła się trwająca 10 lat przygoda Braca w Mercedesie. Jak sam żartował, był pierwszym Francuzem zatrudnionym w tej niemieckiej firmie. Rok później do zespołu stylistów Mercedesa dołączył rówieśnik z Włoch, Bruno Sacco, który po odejściu Braca stał się głównym projektantem tej marki. Moment rozpoczęcia kariery w Mercedesie zbiegł się w czasie z odnową stylu nadwozi tej marki. Kierownictwo firmy zdawało sobie sprawę, że przyciężkawy wizerunek w stylu Mercedesa Adenauera wychodzi z mody. Należało zaprojektować coś na nowe czasy. Tak pojawiła się linia Mercedesów W108 i W109, W111 i W112. Charakterystycznym posunięciem nowego stylisty było wyeliminowanie tzw. skrzydeł, które były ewidentnie zaczerpnięte z amerykańskiej motoryzacji. Mimo, a może właśnie dzięki zerwaniu z amerykańskim stylem, nowe Mercedesy zostały ciepło przyjęte za oceanem. Jako ciekawostkę warto tu dodać, że to właśnie w zaprojektowanym przez siebie Mercedesie W111 Cabrio Paul Brac w 1961 roku oświadczył się swojej przyszłej żonie Alice, z którą ma syna Borisa. Paul Brac odpowiadał także za linię popularnych Mercedesów W114, W115, które cechowały się bardzo oszczędną i elegancką formą nadwozia. Niewątpliwie jednak jego największym dziełem był zaprezentowany w 1963 roku Mercedes SL230 oznaczony kodem W113, czyli popularna pagoda. Był to niezwykle spójny stylistycznie samochód, choć sam projektant po latach ma kilka zastrzeżeń dotyczących swojego dzieła. Dotyczą one chociażby umieszczenia korka wlewu paliwa w pasie tylnym. Charakterystycznym elementem, od którego W113 wzięło swój przydomek pagoda, jest wklęsły dach. Bardzo sztywny, rozświetlający wnętrze, wyróżniający ten model i, jak się później okazało, charakteryzujący się fatalnymi własnościami aerodynamicznymi. Francuski stylista niejednokrotnie mówił, iż wzorem dlań jest przeszklona kabina helikoptera. Bardzo dbał o przeszklenie i dobrą widoczność w projektowanych przez siebie samochodach.
Największym i najbardziej ekskluzywnym modelem zaprojektowanym dla firmy ze Stuttgartu przez Paula Bracka był Mercedes W100. Co prawda samochód produkcyjny miał zmniejszony zwis przedni w stosunku do pierwotnego projektu, jednak mimo to odniósł niekwestionowany sukces. Ta superluksusowa limuzyna, która konkurowała z Rolls-Royce'em, stała się z miejsca ulubionym samochodem przywódców i sław na całym świecie. Mimo wielkich osiągnięć w Mercedesie i, jak wspomina sam stylista, wspaniałej atmosferze w pracy, gdzie żaden specjalista od marketingu nie wpływał na jego twórczość, w 1967 roku odchodzi z firmy. Wraca do Francji. Zostaje szefem studia stylistycznego Brisonneau Elot. Firma, która miała już pewne doświadczenie w branży samochodowej, wytwarzając chociażby nadwozia do Renault Floride, miała ambicje stać się francuskim odpowiednikiem takich firm jak Bertone czy Pininfarina. Postawienie na czele działu stylistycznego uznanego designera sprawiło, że współpracą z Francuzami zainteresowało się BMW. Tam Bracq projektuje prototypowe BMW 1600 Ti oznaczone kodem E19, ale projektuje nie tylko nadwozia samochodów. We francuskim studiu bierze udział w pracy nad pociągiem Turbotreon, znanym później jako TGV. Ostatecznie francuska firma karoseryjna staje się państwową i rezygnuje z kontraktu z niemieckim BMW. W tej sytuacji Paul Bracq postanawia zgodzić się na propozycję BMW i w 1970 roku trafia do działu stylistycznego tej bawarskiej firmy. BMW, które po prezentacji udanej serii 1600, tak zwanej nowej klasy, nabrało wiatru w żagle, postanowiło nie spoczywać na laurach. Trwały prace nad nowymi modelami BMW serii 5 i serii 3. Ostateczny kształt serii 5 przypisywany jest Francuzowi. Paul Bracq stworzył samochody o dynamicznych, zadziornych liniach, które na lata ukształtowały wizerunek marki. Z uwagi na charakterystyczny kształt przodu nadwozia, określone zostały mianem rekinów. Oprócz BMW serii 5 i 3, Bracq odpowiadał również za stylistykę BMW E23 seria 7, czy wytwarzanego od 1976 roku legendarnego BMW serii 6 E24. Przez wielu ten właśnie model jest obok Pagody stawiany za najlepszy projekt francuskiego projektanta, który doczekał się produkcji seryjnej. Oprócz tych samochodów należy wspomnieć także o prototypie BMW Turbo przygotowanym specjalnie na Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 1972 roku. Choć model ten nie trafił do produkcji seryjnej, wiele koncepcji w nim zawartych znalazło kontynuację w seryjnie wytwarzanym modelu M1. W 1974 roku Paul Bracq postanawia wrócić ponownie do ojczyzny, konkretnie do firmy Peugeot. Tam też pracuje najdłużej, od 1974 roku aż do przejścia na emeryturę w 1996 roku. Nie projektuje już jednak nadwozi. Odpowiada za projekty wnętrza modeli 305, 505, 205, 405, 106, 406 i 206. Co ciekawe, to właśnie małym Peugeotem 205 przemieszcza się do dziś po Bordeaux, którym ma swoją pracownię Atelier Bracq. Dziś, oprócz pracy artystycznej, wszak Paul Bracq to nie tylko samochodowy stylista, ale również rzeźbiarz i malarz, jest zapraszany jako juror w konkursach elegancji. Jego syn Boris przejął pasję po ojcu i zajmuje się kompleksową odbudową pojazdów zabytkowych. Specjalnością zakładu jest oczywiście Mercedes Pagoda. Uznany designer gościł także dwukrotnie w Polsce. Ostatnia jego wizyta miała miejsce w 2017 roku na zlocie miłośników Mercedesa. Jak sam wspomina, miał możliwość uczestniczenia w najlepszych latach rozwoju inżynierii samochodowej. Dodajmy, że istotnie też przyczynił się do jej rozwoju i sprawił, że samochody przezeń zaprojektowane są nie tylko eleganckie, ale często też mają status dzieła sztuki na kołach.